a nazywał się Janusik. Zabierał bogatym i brał dla siebie. Tato! 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 Wszystkim dam radę z prowadziarzem na wiecie rozprawy. Tato! Tato! Co ci się śniło, ej? Piotr? Grażyna? Jedziemy w góry. Grażynka, coś czujesz, to wypoczniemy. Ale będzie wywczas, kurwa. Jejku, Janusze, to jest pięknie. No może i pięknie, ale coś mi to brakuje do pełnego luksusu. Grażynka, chodź zobacz, jak teraz pięknie wszystko wygląda. Teraz to jest apartament prima sort. Janusz, coś ty zrobił z tym pokojem? Sprzątaj to natychmiast! Aj, Grażynka, ty się nie znasz. Kurde, tyle żem się narobił, no. Tanie przejazd z kibrycką. Panie, a ile to kosztuje? 40 zł. A ile tu osób wejdzie? 6, panocku. Kurwa, ile pieniędzy. Wakacje wakacjami, ale lepiej zarobić niż nie. Ła, ale wilczur. Janusz, idziemy w końcu w te góry? Może jak Grażynka, muszę pogodę sprawdzić. Dzisiaj to będzie burza. Nigdzie, Grażynka, nie idziemy. Synek, tam to kiedyś Małysz skakał, wiesz? Ja pierdzielę, tato, w życiu bym z takiej wysokości nie skoczył. Nie ma opcji w ogóle. Synek, za takie pieniądze, jak one dostają, to ja bym bez nart skoczył. Panie Januszu, zapraszam do skorzystania z sauny. A ile to kosztuje? Nic. O kurde, to pójdę, pewnie, że tylko. Kurwa, cała sauna dla mnie. Ale się wypocę za wszystkie czasy. Prędko stąd nie wyjdę. Kurde, ale się wypociłem za wszystkie czasy. Jaki leciutki się czuję, kurde. Piotr, pakuj się, idziemy w góry. Piotr, zapamiętaj sobie jedno. Nigdy nie wychodź w góry nieprzygotowany. Jejku, jak tu wszędzie jest pięknie. Kurde, ile tu się ładnych dziewczyn kręciło. Ciekawe, po ile tu działki chodzą. Kurwa, jechać tą kolejką i wydać 70 zł, czy iść piechotą i się spocić, no. Trochę się zmęczę, kurde, no. Trochę mnie kolano boli, a tu znowu 70 zł. Kurde, to kupa pieniędzy, 70 zł, kurde, no. Nie wiem, co robisz, no. 70 zł to jest 3 kilo schabu, no. Kurde, no co tu... Nie, no, kurde, nie, już za późno to... Nie, to trzeba, kurwa, jutro na spokojnie, kurwa. Synek, dawaj idziemy na tą Orlą Perć. Tato, a ty zdajesz sobie sprawę, że to jest najtrudniejszy szlak w Tatrach? Synek, nie takie szczyty, żebym zdobywał. Chodź. Niepotrzebnie, żeś to się fatygowały tym helikopterem. Powoli bym wyszedł z tej szczeliny. Piękne te góry, tato, nie? Piękne, piękne. Ale jakby tu był z nami wujek Waldek, to by się coś gulnęło pod te góry. Co, walnęlibyście jakieś pół litra na dwóch, co? Synek, pół litra na dwóch to jest dobre, jak jeden nie pije. Grażynka, z okazji naszej rocznicy przygotowałem dla nas romantyczną kolację. Janusz, te romantyku nie trzeba było. Dziś będą owoce morza. Tato, a te kolory szlaków coś oznaczają? No pewnie, że tak. Zielony to jest taki, że jest dużo roślinności, na niebieskim to płynie dużo strumyczków, żółty to jest taki, że nie ma się gdzie wysikać, a czerwony to jest trudny, ale jeszcze nie najtrudniejszy. A czarny? A czarny to jest właśnie najtrudniejszy. I tam właśnie idziemy. Chodź.
Tato, patrz jaki jestem kaskader! Piotr, nie popisuj się, bo jak spadniesz, to ci jeszcze poprawię, zobaczysz. Panie Januszu, zapraszam do skorzystania z jacuzzi. A ile to kosztuje? Nic. O, kurde, dobry pomysł. Kurde, ale fajne to jacuzzi, no zarąbiste, kurde. Kurde, który ten pokój był nasz? Kochanie, te zdjęcia na gubałówce naprawdę pięknie wyszły. Nie, nie tutaj. Misiu, zapraszam cię do restauracji, jest drogo, ale naprawdę warto. Tutaj to na pewno nie. Kurde, 210. To jest ten. Grażynka, chodź teraz, póki Piotra nie ma. Żyj tak, żeby pewnego dnia powiedzieć, kurwa, kiedyś to było. Nowa koszulka już w sprzedaży. Wyprzedź sąsiada i kup pierwszy.